Jesteśmy po pierwszym miesiącu konsultacji naszego projektu budżetu sportowo-turystycznego. Dziesiątki rozmów, dziesiątki maili, setki pytań. Sam brałem udział w kilkunastu spotkaniach na terenie całego Dolnego Śląska. No, to były dobre rozmowy. To były dobre rozmowy. Mogłem się przekonać, że dla Dolnoślązaków, dla organizacji pozarządowych to jest bardzo ważny i oczekiwany projekt. Dolnośląski budżet sportowo-turystyczny to 600 tysięcy złotych przeznaczone do rozdysponowania na podstawie sugestii samych Dolnoślązaków. To 5 regionów na samym Dolnym Śląsku i dla każdego z tych regionów po 120 tysięcy złotych i po 40 tysięcy złotych na każdy z odrębnych projektów. To przedpole, to pilotaż budżetu obywatelskiego, budżetu partycypacyjnego, który mam nadzieję po tym pilotażu zrobimy w przyszłych latach. Uważam, że konsultacje i rozmowa władzy z obywatelami to najważniejszy element każdego budżetu partycypacyjnego, każdego budżetu obywatelskiego. Zostały jeszcze 2 tygodnie do konsultacji. Oczekuję na Państwa sugestie, a potem od 16 marca do zgłoszenia projektów. Serdecznie zapraszam.